Witam Was wszystkich w dzisiejszym filmie, w którym będziemy poruszać problemy dotyczące naszej planety, a mianowicie zanieczyszczeń środowiska. Jednak, aby zrozumieć to zjawisko, musimy zacząć od początku. Zanieczyszczenia środowiska są jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoimy dzisiaj. W miarę jak ludzkość rozwijała się technologicznie, nasza działalność miała coraz większy wpływ na planetę. Emisje zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczenia wodne, zanieczyszczenia gleb, gromadzenie się odpadów, to wszystko stanowi ogromne wyzwanie dla naszej planety i zdrowia ludzi. Jednak w tym filmie zajmiemy się tylko zanieczyszczeniami gleb i powietrza. Zanieczyszczenia gleb są poważnym problemem, który ma negatywny wpływ na zdrowie ekosystemów, plonów rolniczych i zdrowie ludzi. Gleba, stanowiąca fundament życia na Ziemi, ulega degradacji w wyniku różnorodnych czynników antropogenicznych, co wymaga pilnych działań na rzecz ochrony i rewitalizacji tego ważnego zasobu. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń gleb są substancje chemiczne używane w rolnictwie, takie jak pestycydy, herbicydy i nawozy sztuczne. Nadmierne stosowanie tych substancji może prowadzić do akumulacji toksycznych związków w glebie, co z kolei wpływa na jakość gleby i roślin uprawnych. Ponadto nieprawidłowe gospodarowanie odpadami przemysłowymi, zanieczyszczające substancje chemiczne oraz emisje procesów przemysłowych mogą również doprowadzić do degradacji gleb. Najważniejszym źródłem zanieczyszczeń powietrza są emisje pochodzące z przemysłu, transportu oraz spalania paliw kopalnianych. To powoduje wzrost stężenia szkodliwych substancji takich jak tlenek siarki, tlenki azotu czy pyły zawieszone, co ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Dodatkowo zanieczyszczenia atmosferyczne mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne, przyspieszając proces ocieplenia klimatu. Coraz częściej w miastach można zauważyć urządzenia przypominające płuca, które zwiększają świadomość mieszkańców, czym oddychają. Przykładem takiego miasta są Osięciny. O zanieczyszczeniach powietrza zapytaliśmy się również mieszkańca Brześcia Kujawskiego. Przepraszam, możemy zadać panu kilka pytań? Tak, proszę bardzo. Chcieliśmy panu zadać pytania na temat zanieczyszczeń w mieście Brześciu Kujawskim. Co pan ogólnie sądzi o czystości powietrza w Brześciu Kujawskim? Myślę, że Brześć Kujawski w ostatnim czasie postawił dużo na ścieżki rowerowe, które umożliwiają jazdę szczególnie młodzieży ze szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu w stronę Włocławka, a także tworzenia różnych rajdów rowerowych. Jak pan myśli, co w największym stopniu powoduje zanieczyszczenia powietrza ogólnie tak w miastach? Myślę, że w największym stopniu zanieczyszczenia środowiska powodują piece, które nie są ekologiczne, czyli spalanie węgla czarnego, ale także różnego rodzaju substancje, które są niedozwolone, a niestety ludzie nadal spalają. A ma może jakiś pan pomysł, jak możemy zapobiegać tym zanieczyszczeniom? Myślę, że poprzez edukację, czyli różnego rodzaju prelekcje, spotkania z młodzieżą oraz organizowanie różnego rodzaju kursów z młodzieżą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, ale także z młodzieżą szkół innych, prelekcje, które mają na celu rozmowy i prowadzenie różnego rodzaju wykładów, aby młodzież bardziej była świadoma odnośnie zanieczyszczenia środowiska. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Walka z zanieczyszczeniami środowiska wymaga działań na wielu płaszczyznach, w tym inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska, promocji odnawialnych źródeł energii, stosowania surowców wtórnych oraz edukacji społecznej na temat konieczności ograniczenia zużycia i produkcji odpadów. Ponadto istotne jest wprowadzenie surowych norm regulacyjnych i skuteczne egzekwowanie przepisów mających na celu ochronę środowiska. Zanieczyszczenie środowiska to globalny problem, który wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Współpraca międzynarodowa, wymiana wiedzy i technologii oraz wspólne wysiłki wszystkich państw są niezbędne, aby chronić naszą planetę przed dalszym pogorszeniem się sytuacji. W trosce o przyszłe pokolenia musimy podejmować zdecydowane kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.